Dawać lać, bo wosk się zepsuje i co? No bo się przypala, bo zabawu się... No bo czarnieje. No co, walim. Dawać garki i bierzemy się. Trzeba czekać, na to czekać. Dawaj, nicę. Zamykajcie drzwi. Puść, ty dobra. Puść. Jeszcze krótszy. Jeszcze krótszy. Ulewasz, Kazi? No. No to już. Tam boli, ty ubracaj tu sześć. No. Przeszła? Wzięła. A tu jeszcze. Ale nie zawało. Kręć. Dobra. Przeszła? Przeszła. Nie, czekaj, tutaj jesteś. Dobra. Ale ja się mam. I powiedziałem, proszę ciebie, żeby znowu tak zrobić, jakieśmy tamtymi robili, żeby troszkę dać tego lepszego osku, żeby zlatało, bo wiesz, ten stary niewiadomy jaki jest. A natomiast jeszcze ten ładny jeszcześmy nie tego, już nie. To się nie ruszamy. Nowy mieszany. Tak, to w tym miejscu ona rozumie szło. Nie, to nie. Uważaj. No bo ona, rozumiesz, swoją później za grubo będzie u dołu. Na pasję nie włożysz. Znaczy, dał egzamin bez skręcenia na razie. Tak. Ale słuchajcie, jak się uwraca, to ten włos się fałduje, ona grubi nabierać na siebie. Tak, i pewnie. No i to chodziło. Na ściek i ucieka. Ale ona tak, jeszcze gociówka jest, tak? Gładka, ale może jak będzie grubsza, będzie kręcić. Jak grubsza, tak. Jak grubsza będzie, i jak bez tej przystygni, musi przystygnąć dobrze. Bo on to tam boli pogoryki. No i? No to na boli, nie? Przeszło? Nie, nie. Przeszło, nie przeszło. Mało. Dobra. Gdzie? Przeszło. Może drzwi. A, i kręcenie by było dało inaczej. Dobra. Dawaj następny. Ja mam jadę. Tak. Dobra. Dobra, no, to weź wystrugaj, to może będzie troszeczkę zestrugaj tego. Tak, troszkę to zestrugaj, to będzie jak raz już za dużo i nie da. O, tak, dobrze. Tak. O, to wiesz, już będzie potem równi. Wiesz, 50 lat to dla mnie już trochę za wąska ta deska. Nie by przydała się jeszcze jedna czarka. Co? Trzeba mi było dołączyć. Albo szybko mnie... Podasz, Rysi, masz tam pod desek. I szybko mieczarkę wylejesz od góry, za wysoko, niżej, już, tak, wystarczy. I do dołu, uciekaj do dołu. Tak. Niżej, tak. Podaj jemu ten. I dawaj mnie. Coś pomału jest widać, że już coś się robi. Każdy jeden kubeczek co poleci, to już krótko. Coraz więcej będziesz, więcej na siebie nabierać. Jeszcze weź tego. Bliżej knota leje się wosk ze starych świec ciemny. Potem po wierzchu idzie po złota z nowego wosku. Niektórzy twierdzą, że to się w formach leje. W formach to się nie leje, tylko stopniowo się leje wosk. Stopniowo tak się leje, jak drzewo co roku rośnie. Że co roku jedna warstwa, można policzyć, ile lat ma drzewo. Tak samo i świece.
Ile razy poliwany, tyle razy jest tych warstw. Jakby ją rozłamał, to można zobaczyć, ile tych warstw jest w tej świecy. Sam pierwszym starym oskiem się bierze. Do tego starego myśmy nie dodawali tego świeżego, żeby on miał swoją elastyczność. Stary z tym mieszaliśmy. A, no tak, bo no. Ale to się zawsze tak lało, tylko starym. Ale myśmy zrobili teraz ostatnie praktyki, no. Że lepiej właśnie dać nowego osku do tego starego, żeby go wzmocnić, bo on już był stropiciały. On nie wiadomo od kiedy może być. To świece coraz przylewa, co roku się przylewało, bo to jak się nosiło całe Boże ciało i w niedzielę jak wystawienie było, też trzeba było nosić na procesjach, na niszporach. I te świece coraz się zliwali krótkie, to musiało było ich przylewać. Stare świece, wszystkie się tupiło i na sam pierwszy lało starym, a potem robi się osk najczyściejszy. Nic więcej tam nie ma, nic, żadnej kombinacji, sam czysty osk, prawdziwy osk. Świeży osk polewa się po wierzchu, parę warstw się daje, ażeby on miał kolor taki oskowy, prawdziwy, jak osk jest. Czym więcej się polewa, tym jest świece żółciejsze. Osk ten naturalny taki, padłotko się nazywa. To się poliwało i wtedy dopiero ma wygląd ta świeca. My jak byliśmy w Lublinie, to przychodzili i przykładali i wąchali, że to jest czysty, prawdziwy osk, pachniący taki, że ta się świeca aż pachnie. Aż miodem prawie pachnie. No ta jest bardziej. To tylko pomału, pomału obraz. Nie wystarczy ci. Wystarczy, wystarczy. Ja to już nie było. Nic, tam nic nie szukowałeś, to ma pulecie do szkoły. Nic nie szkodzi. To ja pulejkę nie zaszkodzi. Dobrze. Tesla. Dobra, ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tam jeszcze stało wam coś? Nic. Pierwszy klasy. Niech już zostanie tak. Dobra. Ja ci powiem całą prawdę i nawet gdyby było osku, już więcej nie, nie wolno dać. Nie, to już głupio nie może być. Gdyby nawet było osku, już więcej nie pójdzie się dać. Tam ty by jeszcze dwa razy pasowała, jakby było. No to już nie potrzebno dać. Ona jest samo dobra taka. Tak. No jakbyśmy polieli, ona by była za gruba już. I pachowa by była. Co? No, za gruba by była. No nie, samo dobra teraz jest. Jedneśmy zawieźli do Skarbca, do Jasnej Góry. Jedna pojechała do Częstochowa, jedna się została. Tak. I bardzo ładna była świeca, ale taka jak ta nowa. Tak, tak. To właśnie no, prezentacyjna. No, krótsza dużo była. No była krótsza, ona była cieńsza. Trzymać, nawet. Żeby nie poleciała. Nie wiemy. Jakie 5,5 metra do 6. Chyba się nie zmieszczył pod chóry do tego. Nie zmieszczył się. Trzałcina. No, będzie trzałcina. Jest taka sprawa, kiedyś jak my wylewali, to ty się nigdy nie mieścili. Nie, drobia do nich. Będzie to nosić. Ma 41 kg. No, to bierze, mniesie. Pomału, pomału tylko niesiemy. Pomału. O, ta na pewno ciężka. Pocina. Ale równo nam wyszły nawet. Ostrożnie, ostrożnie. Ja wam powiem, że kiedyś nie byli takie ładne. Dzisiaj ładniejsi wyszli. Ale kolorek jaki? Kolor bardzo ładny taki wyszli. Bardzo równy wyszli. No to co? Ma 42 kg. No to nie jest. Ważona to nie jest. No ty... ciężejsza jak tanka. Pomału, pomału, bo się gniew, pomału. Świeża, świeża. Pomału, no świeża, świeża. O co chodzi? Ostrożnie, ostrożnie. No. Trzymaj, trzymaj ją tam w końcu, trzymaj w końcu. Trzymaj, żeby się nie wygięła. Trzymaj. No, pomału. Połysk mają. Tak. Nie będzie pretensji, że jeden ma ciężejsze, drugi ma lżejsze.
nie wyczujesz w noszeniu. Gruby taki strymaszuk, a wysoki miał chyba jakiś 1,90 m. A może 90. Ja niosłem świecy i on ode mnie wziął, mówi, wezmę świecę. Wziął ode mnie świecę, troszkę dalej odeszedł tym, a on może 20 m. Krzyczył, Mietek, Mietek, idź wiesz, bo nie możesz dać rady. 20 m nie mógł donieść widny. Chyba mu brzuch ten przeszkadzał gruby. Ale jak umarł, to my świeceśmy wystawili. Turyn z chłopak się żeni, też mu świece wystawiamy. Tak było kiedyś. No, bo sobie tak zarobi. Jest. Za to, że on tyle się napracował, to tyle ma zasługi, taki zawdzięk. I ja pomrzę. I te cztery mu postawiał na tą trumnę. Komuna rozwaliła szewców tyszowieckich. To szewców było bardzo dużo wtedy jeszcze, bo to po wojnie, to jeszcze byli te stare szewce. I wszystkie skóry zrabowali, pozabierali i od tamtej pory świece się skończyły. Przynajmniej było jakieś 25 lat na chyba przerwę, 30, a może Boże i 30 lat było. Przerwy było. Niuszyśmy nie wyliwali i nawet nie nosiliśmy ani na żadne uroczystości. Te świece stały. Świece te stali już. Tyle lat stali się. Ale nikt nie nosił. Chyba w 80 roku. W trzecim roku dopiero wyleliśmy świece nowe i zaczęliśmy próbować nosić, no i że ta się tradycja dalej utrzyma, nie wiadomo na ile lat. Ale ta chęć i zapał pozostało od tych 300 lat, utrzymały się do dzisiaj. To jest bardzo ważne, że te ludzi tak utrzymali z pokolenia na pokolenie. Oni się chlubili. Chlubili się w tym, te świece to tak jak relikwie uważali. Historyczne świece takie, że w całym świecie nie ma takich, na całym świecie nie ma takich świec, jak u nas jest. Jesteśmy dumni z tych naszych starych pradziadków. Oni byli kiedyś dumni, a my tym bardziej. Nikt nie pomagał nigdy nikomu. Każdy jeden stanął i musiało było na nogi wziąć i dopiero od nogi się brał i na pas się brało i na pasie się tak nosiło. I jak się niosło świece, a przy na święty sakrament ksiądz przychodzi, to musiało było, że świecę klęknąć jeszcze. Trzymało się na pasie i musiało było przyklęknąć. 100 świecę musiało. A potem stanąć, bo powspotać. A potem normalnie wstawało się też z świecy. Musi być już człowiek wypraktykowany w tych świecach, że śmiało może nosić, a takiemu nowemu nie wolno dawać, bo może być wypadek jakiś. Idzie procesja, dużo dzieci, ludzi, może jakieś... Taka świeca może człowieka zabić? Zabić może, jakbyś rzucił, tak to by normalna rzecz może zabić. Na pasterki jak się nosiło, a był mróz, jak się w drzwiach wynosiło i nie przytrzymało się, a oni namarznięty jest, ryb złomi się. No dziwnego. Dobrze, ciało było gorące, to może kostki nie oświecę, to się wygięła się jak sierp. Nie można było donieść. Wezwał do kościoła, nie można było donieść.